C1. Jest jako brat bliźniak Peugeota 107 i Toyota Aygo. Samochód, który idealnie zdaje egzamin jako samochód miejski. Mały, zwinny, dynamiczny i zmieści się w każdą lukę parkingową. Jeżeli chodzi o stylistykę Citroena, na to warto zwrócić uwagę. Między innymi na lampy przednie, które ładnie zachodzą tutaj aż prawie do końca maski na błotnik. Rok powietrza umiejscowiony na zderzaku. Duży, wielki grill z tyrenu na środku. Przetłoczenie tutaj. Oraz jedna wycieraczka z przodu, która zbiera prawie całą szybę. Dochodząc całkiem do rogu szyby kierowcy, rogu kierowcy. Wycieraczka jest na dwóch cięgnach, w związku z czym ta wycieraczka względem pracy obraca się. Lusterka są w kolorze odwozia, to w aucie klasy miejskiej nie jest takie oczywiste, a z boku znajdziemy listwo ochronne tujące drzwi przed porysowaniem na miejskiej ciasnej 2008 roku i wyposażony jest silnik benzynowy o pojemności 1 litra i mocy 68 koni mechanicznej. Moc ta spokojnie wystarczy, a co jest główną zaletą, to niskie koszty serwisowania oraz utrzymania. Autko przy spokojnej, normalnej jeździe jest w stanie spalić na poziomie 4-4,5 litra na 100 km, a koszty elementów eksploatacyjnych są dosłownie symboliczne. Można tu kupić komplet tarcz za kwotę około 50 zł. Jeżeli chodzi o samą linię samochodu, auto wygląda nowocześnie i nie postarzało się prawie w ogóle. Warto też zwrócić uwagę na szczegóły typu klamki, które są w kolorze nadwozia, poszerzenie progu, które daje troszkę muskularnego wyglądu, oraz lampę tylną w kolorze srebrnym nowoczesnym. Są lampy oryginalne, nie są przerabiane, często tuningowane, właśnie były pod takie kolory. Tutaj jest fabryczna, oryginalna lampa, właśnie w tych odcieniach. Sam samochód prezentuje się ładnie i dynamicznie. Od tyłu mały Citroen również wygląda ładnie i nowocześnie. Na co warto zwrócić uwagę, iż klampą tylną jest szyba. Otwierając bagażnik, otwieramy samą szybę, która jest tak jak mówię klapą. Bagażnik jest mały, ale po co on też większy, przeznaczenie tego samochodu jest do celów miejskich. Spokojnie torba z zakupami tutaj wejdzie. Ponadto mamy możliwość złożenia tylnych foteli, które są dzielone. W związku z tym przeszłą ładunkową możemy sobie w najbardziej prosty sposób powiększyć. Po złożeniu kanapy przeszła ładunkowa nam się stanowczo powiększa. Co jeszcze z ciekawych rozwiązań? Od dołu jeszcze, mimo że bagażnik jest malutki, znajdziemy pełnowymiarowe koło zapasowe. A samo otwieranie bagażnika też jest nietypowe, bo mamy tutaj taki przycisk zderzaku ukryty i rączkę do pociągnięcia. Trzecie światło stop znajduje się wbudowane w dach, a tutaj znajduje się zawiasy ukryte pod takimi plastikowymi elementami, które też ładnie wyglądają. Na tyle znajdziemy znowu plastik zabezpieczający zderzak przed porysowaniem w ciasnych parkingach oraz ładnie wyglądające lampki oświetlające tablice rejestracyjne, wystające właśnie tutaj z boku tablicy rejestracyjnej. Uwagę na siebie zwracają na pewno lampy, które wyglądają ładnie i nowocześnie. A zawiasy wychodzące z dachu dodają tutaj ładnego i nietuzinkowego wyglądu. Wlew paliwa ukryty jest zaraz pod lampą. Na drzwiach znajdziemy mocno wystające listwy zabezpieczające drzwi przed porysowaniem. Ponadto ładnie wygląda przetłoczenie progu, które dodaje muskularnego wyglądu. Lusterka są w kolorze nadwozia i wyglądają ładnie nowocześnie. Ciekawe rozwiązanie to jedna wycieraczka na przedniej szyby, która zbiera 80% szyby. Znajduje się ona na dwóch cięgnach, które obracają wycieraczką podczas pracy. Lampy przednie wyglądają nowocześnie i zachodzą prawie pod samą szybę. Z przodu jak i z tyłu znajdują się czarne elementy zabezpieczające zderzak przed porysowaniem podczas ciasnych miejskich parkingów. Linia auta mimo upływu 13 lat dalej wygląda ładnie i nowocześnie. Auto stoi na 14-calowych felgach, w związku z czym zakup opon jest naprawdę tani. Nasz egzemplarz stoi akurat na ładnych oponach zimowych. Na przednich fotelach
miejsce znajdą nawet osoby o wyższym wzroście. Mimo tego, że samochód zewnątrz jest mały, na przednich fotelach tego miejsca jest naprawdę dużo. Zwróćcie uwagę, iż mam 1,85 m wzrostu. Na nogi mam tu naprawdę dużo miejsca. Nogi mogę sobie na szerokość rozłożyć. Na barki, na szerokość też mi nic nie przeszkadza. A nad głową mam naprawdę dużo wolnego miejsca. Fotele są wygodne. Ponadto, jeżeli chodzi o kierownicę, mamy możliwość regulacji jej wysokości, w związku z czym mniejsze osoby też dopasują kierownicę do siebie. Co jest ciekawe, razem z regulacją wysokości kierownicy reguluje nam się również wysokość zegarów, aby cały czas były one czytelne i nie zasłaniała nam kierownica prędkościomierza. Jeżeli chodzi o fotel, dla siebie musiałbym się przesunąć jeszcze troszeczkę do przodu i tego typu układ jest w sam raz, jeżeli chodzi o moją pozycję. Skrzynia jest klasycznie manualna i pięciobiegowa. Jeżeli chodzi o wyposażenie, znajdziemy to, co w miejskim aucie musi być. Czyli jest radio oryginalne, fabryczne na CD z MP3, do którego możemy naprawdę fajnej jakości odtwarzać muzykę. Jest wyjście AUX, przez co możemy podłączyć sobie tutaj telefon czy jakieś inne zewnętrzne źródło muzyki. Jest klimatyzacja, tutaj mamy regulację kierunku, siły i obiegu wewnętrznego. Przyłączając obieg wewnętrzny, nieprzyjemne zapachy nie idą do środka samochodu. Jest gniazdo 12V, w związku z czym możemy podłączyć nawigację właśnie po prostu gniazdo czy tam ładowarkę. Są miejsca na kubki z napojami, możemy tutaj sobie kawkę czy jakiegoś energy drinka właśnie do kubeczku postawić. Miejsce na drobne do koszyka, takie przewidziane, gdzie możemy lodówkę czy 2 złote sobie wrzucić. No i ilość schowków, tu mamy małe schoweczki na drobiazgi. Tutaj jak mówię, mamy te miejsca na drobne napoje, mamy miejsca z kubkami. Tu jest kolejna wnęka, do której można wrzucić portfel lub telefon. Tutaj mamy kolejną wnękę, do której możemy drobne rzeczy wrzucić. Tutaj mamy kolejną półeczkę, która idealnie pasuje pod nowoczesny smartfon. Tutaj mamy w drzwiach takie głębokie kieszenie. Tutaj po stronie lewej koło kierownicy jest kolejny duży schowek. No i po stronie prawej też jest taki duży, ogromny schowek, jeżeli chodzi o przestrzeń. No i po drzwiach, po stronie pasażera w drzwiach w boczku tu również. Więc jak na auto miejskie, naprawdę pod względem funkcjonalności tego tutaj nie brakuje. Co do nagłośnienia, głośniczki umiejscowione są tutaj zaraz przy szybie, na kokpicie z przodu. Nagłośnienie gra przyzwoicie, na takie miejskie autko myślę, że spokojnie wystarczy. Zegary są proste i czytelne, mamy tu prędkościomierz wyskalowany do 170 i elektroniczny wyświetlacz kilometrów tego przebiegu. Zegary mają białe tło, naprawdę ładnie, tak dosyć nowocześnie, dynamicznie to wygląda. Kierownica jest trójramienna, jest takimi przytłoczeniami, które też tutaj dosyć fajnie wyglądają i nie ślizgają się w ręce, dosyć dobrze się tą kierownicę trzyma. Pod względem bezpieczeństwa mamy poduszkę powietrzną kierowcy, pasażera i boczne poduszki powietrzne, które są właśnie ukryte w fotelach. Do schowków jeszcze tutaj mamy takie dwie wnęki, które są tak wytłoczone, że spokojnie pudełko z płytą CD tutaj będzie się nam, myślę, trzymać, a nawet 4 takie pudełka, plus jeszcze kolejna wnęka, do której osoby z tyłu mogą sobie takie drobiazgi wrzucić. Jeszcze do tylnej kanapy przejdę. Fajnie też wyglądają fotele. Co prawda zagłówek jest zintegrowany, jest w całości zbudowany z fotelem, ale są bardzo wysokie i wyglądają jak fotele sportowe. Ponadto są wykonane z takiego weluru, bardzo delikatnego w dotyku. No i siedzi się w nich naprawdę mięciutko i przyjemnie. Jeżeli chodzi o zalety, jest tu też wyłącznik poduszki powietrznej pasażera. W związku z czym, jeżeli byśmy chcieli dziecko przewozić tyłem do kierunku jazdy, to mamy możliwość deaktywacji tej poduszki pasażera po stronie właśnie prawej. W związku z czym dziecko możemy tutaj spokojnie przewozić. Jest to istotne, bo auto jest 3-drzwiowe, w związku z czym, jeżeli byśmy dziecko chcieli przewieźć, jest to wygodna sprawa, że ta poduszka jest demontowalna. No szyby, lusterka są regulowane tutaj ręcznie na zasadzie takiej manetki. Jeżeli chodzi o szyby, są sterowane elektronicznie, czyli mamy tutaj przyciski na jednej i drugiej stronie i tymi szybami możemy sobie sterować. Ładnie też wyglądają te takie srebrne wstawki z takimi jakby kropeczkami na boku. No i element lakierowany tutaj jest pod kolor nadwozia, u nas jest grafitowy, ten od zewnątrz, więc mamy grafitowe wstawki. Jeżeli będziemy mieli inny kolor samochodu, inaczej też ten wnętrze będzie wyglądać. Na pewno w kolorze białym nie będzie tak ładnie jak tutaj, bo to już jest kwestia gustu. Ale tak jak mówię, wygląda to ładnie i ciekawie. Nadmuchy są w takich formach, takich kuleczek tutaj po środku, a środkowy nadmuch jest bez regulacji, taka środkowa kratka, która dmucha głównie właśnie tutaj na górę samochodu, przynosząc ten nadmuch do tyłu. Zapraszam teraz na tylną kanapę, pokażę Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miejsce za kierowcą o wzroście 1,85 m. Jak widzicie, autko od zewnątrz bardzo malutkie, a z tyłu nawet za kierowcą o wzroście 1,85 m zmieści się tak samo wysoka osoba.
mam 1,85 m wzrostu. Co prawda nie mam tu jakoś kolosalnie dużo miejsca, ale spokojnie jestem w stanie tutaj wygodnie usiąść. Nad głową mam tak miejsca dosłownie na jeden palec. Jestem w stanie tutaj się, że tak powiem, wygodnie wyprostować. Moje stopy wchodzą pod fotel, bez problemu się mieszczą, jest tu dużo, dużo przestrzeni, więc pod względem miejsca, jeżeli musimy przewieźć tutaj dzieci, nie będzie żadnych problemów. Jeżeli będzie trzeba przewieźć osoby dorosłe, no to myślę, że też nie będzie sprawiać to problemu. Warto też zaznaczyć, jest auto miejskie, więc tej przestrzeni nie potrzebujemy jak na dłuższą trasę. Co jeszcze istotne, jeżeli z tyłu usiądzie osoba w wzroście 1,70 m, 1,60 m, no to już z tyłu będzie naprawdę wygodnie. Pod względem funkcjonalności są tu dwa podłokietniczki, tu jest taka wnęka z boku dosyć wygodna, gdzie możemy wrzucić wszystkie takie jakieś tam drobne przedmioty. Tutaj z drugiej strony też jest wnęka taka na butelkę, spokojnie półlitrowa butelka wejdzie, czy jakiś portfel, telefon. Jesteśmy w stanie tutaj wrzucić. Auto jest oczywiście czteroosobowe, więc tutaj z tyłu jest miejsce dla dwóch osób. Są zaczepy ISOFIX, w związku z czym możemy podłączyć foteliki w bezpieczny sposób. Jest tu takie połączenie srebrnego i jasnego elementu u góry, a tu jest taka praktyczna zapinka, do której możemy włożyć zapinkę z pasa, aby nam tutaj nie trzaskała. Tutaj sobie dołożył taką wkładkę, ale jest taka zapinka, że możemy ten pas zsunąć i nie będzie nam on telepał, trzaskał o plastiki nigdzie, więc tak to wygląda. A pod względem siadania przedni fotel kierowcy i pasażera mocno przesuwa się do przodu, więc można spokojnie wejść. Co jeszcze jest ważne, za fotelem pasażera jesteśmy w stanie uzyskać dużo więcej miejsca, nawet za pasażerem, który będzie miał 1,85 m wzrostu, ponieważ tam mamy takie wgłębienie w kokpicie, że przedni fotel o stronę pasażera możemy dużo bardziej przesunąć do przodu i kiedy tam pasażer będzie miał wygodnie, a my z tyłu będziemy tej przestrzeni mieli dużo więcej. Więc jeżeli mamy do przewidzenia osobę większą, no to z przodu wysoka osoba plus z tyłu na stronie pasażera spokojnie są w stanie tutaj znaleźć wygodną pozycję. Z tyłu też jest ten taki fajny welurek, też dosyć przyjemnie się tu siedzi, kanapa jest dosyć pionowo ustawiona, ale tak jak mówimy, na takie małe, krótkie dojazdy do miasta myślę, że spokojnie wystarczy. Jedna rzecz, czego mi tu brakuje, to regulacji wysokości pasów przednich, których tutaj do tej regulacji nie ma, no ale w autach miejskich, tak jak mówię, nie we wszystkich ona występuje. Dla mnie pas jest na dobrej wysokości, nie wiem jak osoba w mniejszym czy wyższym wzroście, ale to już jest kwestia usiąść i przymierzyć się. No i jeszcze jedna rzecz, tutaj z tyłu, jeżeli chodzi o wnękę, mamy taką półeczkę, gdzie możemy jakiś kubek z napojem też wrzucić. Na tylnej kanapie, tak jak prędzej wspomniałem, znajdują się dwa miejsca składane, a w fotelach znajdziemy zaczepy ISOFIX, w związku z czym podłączenie fotelika dziecięcego nie będzie sprawiało problemu. Z boku w boczkach znajdziemy praktyczne kieszenie, do której możemy wrzucić podręczne rzeczy. Tutaj znajdują się te zapinki, o których prędzej wspomniałem, gdzie pas możemy zamontować, aby nie trzaskał nam o boczny plastik. W bokach foteli mamy boczne poduszki powietrzne. Przednie fotele mają ciekawy, taki sportowy kształt. A zagłówki są zintegrowane. Kokpit mimo upływu lat, ale wygląda ładnie i nowocześnie. Na górze znajduje się nadmuch, praktyczna półeczka na telefon, radio z CD oraz gniazdem AUX oraz panel do sterowania klimatyzacją i nadmuchami. Poniżej znajdziemy kolejną wnękę, do której możemy wrzucić drobne przedmioty, gniazdo 12V, kolejna wnęka, miejsce na kubki z napojami oraz miejsce na drobne do koszyka i kolejne praktyczne półeczki. Z boku również znajdziemy praktyczne kieszenie. A szyby przednie sterowane są elektrycznie. To mam przyciski do sterowania szyb, a w drzwiach kolejną kieszeń. Zegary są proste i czytelne. Kierownica jest trójramienna. Oraz znajdziemy na niej jeszcze ładny bieżnik. Po lewej stronie kierownicy znajdziemy kolejną półeczkę, do której możemy rzucić różne przedmioty. Mamy też tu regulację wysokości świateł oraz możliwość wyłączenia poduszki właśnie pasażera. Pod maską znajduje się tani w serwisowaniu i utrzymaniu silnik benzynowy 1.0 o mocy 68 koni.
Dojście do żarówek jest dobre z jednej, jak i z drugiej strony. Wymiana żarówki nie sprawi problemu. Z drugiej strony, mimo że jest akumulator, dojście do żarówek również jest bardzo dobre. Akumulator też jest na górze, więc jego wymiana czy podładowanie nie sprawi żadnego problemu. A zbiorniczki umiejscowione są też w widocznych miejscach.